trzy doszczętnie zniszczone nagrobki na Wejherowskim cmentarzu. Przypuszczalnie do zdarzenia doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. Mieszkańcy Wejherowa są wstrząśnięci tak okrutnym działaniem. Policja bada sprawę, powołano nawet specjalną grupę śledczą. Policjanci zabezpieczali miejsce zdarzenia, właśnie zbierali tam dowody, zabezpieczali te materiały, wszystko do prowadzonej sprawy, która właśnie jest realizowana przez też grupę, która została do tego specjalnie powołana. Jest to grupa składająca się z specjalistów pionu kryminalnego i dochodzeniowo-śledczego. Do takiego samego zdarzenia, czyli całkowitego zniszczenia nagrobku, doszło tydzień temu w Redzie. Policja nie wyklucza, że obie sprawy mogą być ze sobą powiązane. Nie wykluczamy żadnej z hipotez. Na razie badamy te dwie sprawy i pracujemy, by je tutaj jak najszybciej rozwiązać. Rodzaj zniszczeń nagrobków w Wejherowie oraz w Redzie jest ogromny. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, nie doszło tutaj do naruszenia lub kradzieży zwłok. Rodziny zmarłych, jak również osoby zmarłe, nie są ze sobą powiązane. Pochówku dokonano w różnym czasie. Najstarszy pogrzeb miał miejsce około 30 lat temu. Wszystkie zniszczone groby posiadały nowe płyty kamienne. Zaskakujący jest natomiast fakt, że do podobnego incydentu doszło, jak wskazuje portal Tuba Wejherowa, w listopadzie na terenie jednego z gdyńskich cmentarzy. Wówczas zdewastowano dwa miejsca pochówku. Jednak w tym przypadku nie tylko doszczętnie zniszczono groby, ale także skradziono część zwłok. Za przestępstwo znieważania miejsca pochówku grozi kara pozbawienia wolności do 8 lat.